Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska, zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. W całej Polsce obchodziliśmy wczoraj Święto Niepodległości. To moment ogromnej dumy narodowej, ale także przypominający nam o zobowiązaniu pielęgnowania naszej historii oraz tradycji. Centralne uroczystości odbyły się w stolicy. Wczorajsze uroczystości rozpoczęło otwarcie Świątyni Opatrzności Bożej, która wzrastała na Polach Mokotowskich w Warszawie. Świątynia jest wotum wdzięczności narodu za dar wolności. We mszy świętej uczestniczyły tysiące Polaków. Zniesienie tej świątyni uchwalili posłowie Sejmu Czteroletniego w roku 1791, a już dwa dni po ogłoszeniu Konstytucji 3 maja Sejm Rzeczpospolitej podjął uchwałę, aby na tę pamiątkę Kościół ex voto wszystkich stanów był wystawiony i wyższej opatrzności poświęcony. Tradycyjnie w Święto Niepodległości prezydent uhonorował zasłużonych w służbie społeczeństwu i ojczyźnie, a wśród nich repatrianci, działacze opozycji w czasach komunistycznych, artyści, duchowni czy lekarze. Nominację generalską pośmiertnie otrzymał Ryszard Kukliński. Nominacja generalska dla pana generała już, Ryszarda Kuklińskiego, nieżyjącego, a więc świętej pamięci. W jakimś sensie można powiedzieć sprawiedliwość historyczna. To z całą pewnością człowiek, który był rycerzem naszej niepodległości. Tej niepodległości najnowszej, którą tak naprawdę znów odzyskaliśmy na przełomie 80-90 roku, a więc wtedy, kiedy udało nam się wyjść z sowieckiej strefy wpływów. W samo południe prezydent wziął udział w uroczystej odprawie wart przed grobem nieznanego żołnierza. Tam też wygłosił przemówienie. Marsz, marsz Polonia, marsz dzielny narodzie. Odpoczniemy po swej pracy w ojczystej zagrodzie. Tą pieśń z tęsknotą, wzruszeniem i marzeniem o odrodzeniu się ojczyzny śpiewali Polacy w XIX i na początku XX wieku za oceanem. I stało się. Spełniło się marzenie ich i wszystkich tych, którzy mieszkali na polskich ziemiach zagarniętych przez zaborców. Następnie rozpoczął się przemarsz pod oddziałów z Placu Piłsudskiego do Muzeum Wojska Polskiego. Później w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda przyjął członków Korpusu Dyplomatycznego oraz zaproszonych gości. W tym czasie na Placu Romana Dmowskiego zbierali się już uczestnicy Marszu Niepodległości. Według policji w tym patriotycznym pochodzie uczestniczyło 75 tysięcy osób. Organizatorzy naliczyli ich ponad 25 tysięcy więcej. Na pewno mamy ponad 100 tysięcy, około 100 tysięcy było w ubiegłym roku. W tym roku idę w marszu i szedłem, wydawało mi się, że na końcu, ale wydaje się, że byłem gdzieś w połowie. Wielki, dumny, godny Marsz Niepodległości rzeczywiście. Równocześnie swój marsz, w którym wzięło udział 10 tysięcy osób, zorganizowały środowiska lewicowo-liberalne z Komitetem Obrony Demokracji, Platformą Obywatelską oraz Nowoczesną na czele. To jest nasze święto! Nikt nam go nie zabierze! Nie pozwolimy na to! Członkowie Prawa i Sprawiedliwości tradycyjnie spotkali się w Krakowie. Najpierw wzięli udział we mszy świętej na Wawelu, a o 18:00 spotkali się na obchodach rocznicy odzyskania niepodległości w hali Towarzystwa Gimnastycznego Sokół przy ulicy Piłsudskiego. 2 lata temu, tu w tym dniu, też 11 listopada i w tym miejscu, miałem zaszczyt zgłosić kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Dudę. Byli tacy, którzy uważali, że to jakiś wyraz naszej bezradności, jakiś eksces niemalże. Nie wierzyli. Wielu, bardzo wielu, także z tej naszej strony, nie wierzyło. W Świdniku natomiast wraz z prezydentem Andrzejem Dudą śpiewano pieśni patriotyczne. To jest takie piękne zakończenie Dnia Niepodległości, kiedy możemy stanąć razem i po prostu
pośpiewać. Jest w tym jakiś niezwykły romantyzm i niezwykłe uniesienie tym poczuciem wielkiej naszej narodowej tradycji, tradycji umiłowania wolności, którą mamy w sobie. Niepodległość naszego kraju świętowano także poza granicami, również na Kresach Wschodnich. Na Litwie polskie kwiaty złożono na grobie matki i serca marszałka Józefa Piłsudskiego na Wileńskiej Rossie. Być Polakiem w dzisiejszym trudnym, zglobalizowanym i skonfliktowanym świecie jest to ogromna odpowiedzialność. Musimy dbać zatem o naszą ojczyznę, o nasz wizerunek jako narodu, o naszą pozycję wśród innych. Warto dodać, że w intencji ojczyzny modliliśmy się wczoraj we wszystkich zakątkach kraju. Polska wygrała w Bukareszcie z Rumunią 3-0. Tym samym biało-czerwoni z dorobkiem 10 punktów po 4 kolejkach zostali liderami grupy F w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Świata. 2 gole dla Polski strzelił Robert Lewandowski, a jedno trafienie dołożył również po indywidualnej akcji Kamil Grosicki. Od pierwszego gwizdka sędziego podopieczni Adama Nawałki naciskali rywali i starali się przejąć inicjatywę. W 11 minucie fantastyczną akcją dającą biało-czerwonym prowadzenie popisał się Kamil Grosicki. 28-letni skrzydłowy przedarł się przez środek boiska, mijając kolejnych rywali, po czym strzelił tak, że piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do siatki. Polacy cały czas kontrolowali przebieg meczu, a Rumunów stać było jedynie na wrzutki, z którymi bez problemu radził sobie Łukasz Fabiański. W 37 minucie mocny strzał z kilkunastu metrów oddał Jakub Błaszczykowski, ale trafił w bramkarza gospodarzy. Od początku meczu niespokojnie było na trybunach. Kibice obu drużyn rzucali racami i petardami. W 42 minucie spotkanie zostało nawet na kilkadziesiąt sekund przerwane, gdy za bramką Fabiańskiego rzucono kilka rac. Dłuższa przerwa nastąpiła w drugiej połowie. Tuż przed wykonaniem rzutu rożnego przez Rumunów na polu karnym biało-czerwonych wybuchła petarda hukowa. Najbliżej zdarzenia był Lewandowski, który ogłuszony padł na murawę. Ostatecznie wrócił jednak na boisko i kontynuował grę. Po przerwie zdecydowanie lepiej grali gospodarze, nie przełożyło się to jednak na gole. Gra ożywiła się dopiero w 67 minucie. Z ostrego kąta przymierzył Andone, ale przytomną interwencją popisał się Fabiański. W 82 minucie wprowadzony chwilę wcześniej Łukasz Teodorczyk zagrał do Lewandowskiego. Napastnik Bayernu pobiegł kilka metrów z piłką i mocnym strzałem pokonał bramkarza Rumunii. W doliczonym czasie gry arbiter podyktował jeszcze rzut karny za faul na Lewandowskim. Kapitan biało-czerwonych, strzelając gola, ustanowił tym samym wynik spotkania na 3-0. Lewandowski ma już na koncie 42 gole w reprezentacji. W klasyfikacji wszechczasów najlepszych strzelców drużyny narodowej awansował na trzecie miejsce. Polska dzięki wczorajszej wygranej wskoczyła na fotel lidera tabeli grupy E. Podopieczni Adama Nawałki po 4 kolejkach mają na koncie 10 punktów. Kolejny mecz o stawkę biało-czerwoni rozegrają w marcu 2017 roku na wyjeździe z Czarnogórą. Były przewodniczący Odeskiej Obwodowej Administracji Państwowej Michał Saakaszwili zapowiada stworzenie nowej siły politycznej. Polityk tłumaczy, że jego celem jest doprowadzenie do przedterminowych wyborów na Ukrainie. W środę rząd Ukrainy zatwierdził dymisję byłego prezydenta Gruzji Michała Saakaszwilego ze stanowiska gubernatora obwodu odeskiego na południu kraju, z którego odszedł, oskarżając prezydenta Petra Poroszenkę o popieranie klanów korupcyjnych. Saakaszwili, podając się do dymisji, zapewnił, że pozostaje w polityce. Nadal będzie zwalczał korupcję i będzie dążył do całkowitego oczyszczenia ukraińskich elit. Teraz zapowiada, że stworzy nową siłę polityczną. Ja chcę ogłosić, że my będziemy stworzyć nową, szeroką polityczną siłę. Chciałbym ogłosić, że zaczynamy tworzyć nową siłę polityczną. Naszym celem jest zmiana obecnych tak zwanych elit, które kontrolują rząd i parlament. To w rzeczywistości spekulanci i szumowiny, które kontrolują Radę Ministrów i wszystkie organy władzy. Naszym celem jest doprowadzenie do przedwczesnych wyborów parlamentarnych tak szybko, jak to możliwe. Nasze cele являются досрочные парламентские выборы максимально быстро. Na decyzję Saakaszwilego odnośnie dymisji wpłynęły składane przez urzędników państwowych elektroniczne deklaracje majątkowe, w których wykazywali oni wielkie dochody, a jednocześnie prosili o pomoc materialną. My tylko pobiedzimy, kiedy
Тогда, когда избавимся от украинской политической, так называемой... Выиграем только тогда, когда позбędziemy się так званой украинской элиты политической, то мętne społeczeństwo i oszuści, podobni do rosyjskiej klasy rządzącej. Dopóki będziemy widzieć te podobieństwa we wszystkich gałęziach władzy, nie możemy powiedzieć, że Ukraina zostawiła za sobą sowiecką przeszłość. Musimy zostawić Putina, aby wygrać w tej wojnie, w celu osiągnięcia pokoju i podążania w kierunku Europy. I pójść w Europę nie получится. Саакашвили został gubernatorem obwodu odeskiego w maju 2015 roku. Ukraińskie obywatelstwo odebrał z rąk Poroszenki tuż przed nominacją. Tymczasem w Gruzji prokuratura generalna postawiła Saakaszwilemu latem 2014 roku zarzuty nadużycia władzy. Dotyczą one m.in. rozpędzania protestów antyrządowych w 2007 roku. W grudniu 2015 roku Saakaszwili został pozbawiony gruzińskiego obywatelstwa. Turcja chce, aby Stany Zjednoczone dokonały ekstradycji kaznodziei Fethullaha Gulena, zamieszkałego w Pensylwanii i oskarżonego o zamach stanu. I to bez procesu sądowego. Prezydent Turcji Recep Erdogan twierdzi, że kaznodzieja Gulen Fethullah jest inspiratorem nieudanego zamachu stanu w Turcji z lipca tego roku. W związku z tym Turcja żąda od Stanów Zjednoczonych ekstradycji kaznodziei. Turecki prezydent podkreśla, że Amerykanie wystąpili o wydanie 10 terrorystów. Turcja wydała ich wszystkich, bez względu na miejsce, w którym się znajdowali. Erdogan tłumaczy, że uczynił to, ponieważ oba kraje są strategicznymi sojusznikami. Jednak tej zasady nie przestrzegają Amerykanie i to w opinii Turcji jest nie w porządku. Fethullah Gulen to założyciel bractwa religijnego mającego w świecie duże wpływy. Korzysta on od 1999 roku z prawa azylu w Stanach Zjednoczonych. Był zaufanym sojusznikiem Erdogana, ale w 2013 roku rozpoczęła się między nimi bezwzględna walka o władzę. Wkrótce po zakończonym niepowodzeniem lipcowym zamachu stanu w Turcji, mimo że Gulen zaprzecza, jakoby miał z nim coś wspólnego, turecki rząd zaczął domagać się od Waszyngtonu jego ekstradycji. I to już wszystkie wiadomości w porannym wydaniu Informacji Dnia. Życzę Państwu miłej soboty i na kolejne wiadomości zapraszam 3 minuty po godzinie 12. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Magdalena Rząd, zapraszam na prognozę pogody. Nad południową i północno-wschodnią częścią kontynentu niże z frontami atmosferycznymi. Na pozostałym obszarze, również nad Polską, wyże. Do kraju napłynie chłodna masa powietrza. Dziś pogodnie na południowym zachodzie i w centrum kontynentu. Opady deszczu na południu i nad Wyspami Brytyjskimi. Śnieg w Austrii, Rosji i nad Skandynawią. Najchłodniej w Moskwie, około minus 3 stopni. Cieplej oczywiście na południu, do 20 stopni w Atenach. A w naszym kraju na ogół pogodnie. Śnieg będzie padał od Lubelszczyzny przez Podkarpacie aż po Małopolskę i Górny Śląsk. Na pozostałym obszarze po ustąpieniu porannych mgieł zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu na Podkarpaciu możliwy deszcz ze śniegiem. Na termometrach od około zera na Podlasiu do 3-4 stopni na Pomorzu. Powieje umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie wzrośnie i wyniesie 1026 hektopaskali. A teraz zapraszam na przegląd regionów.